Dzień dobry. Drodzy Państwo, chciałem poinformować Państwa o tym, że w dniu dzisiejszym skieruję w tej chwili na ręce pana premiera Morawieckiego, na ręce też ambasadorów państw NATO, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Włoch, ale też państw, które z nami graniczą, państw regionu, Słowacji, Estonii, Słowacji, Litwy, też państw bałtyckich, Łotwy, Estonii. List, w którym zwracam się z prośbą, formułuję pewne oczekiwanie, które dociera też do nas bardzo wyraźnie od obywateli Rzeczpospolitej, chcących zapewnienia im całkowitego poczucia bezpieczeństwa w przypadku tej, czy w obliczu tej bezsensownej inwazji, którą Władimir Putin, której dokonał na Ukrainę. A to powinno dokonać się poprzez wzmożenie zdecydowane obecności środków obronnych, ale nie tylko, NATO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy wiemy, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Wszyscy wiemy, że Władimir Putin pokazał już, że jest w stanie toczyć wojnę bez żadnych zasad, łamiąc wszystkie konwencje, stosując broń, która jest zakazana międzynarodowymi konwencjami, niszcząc infrastrukturę cywilną, wymordowując cywili, a więc musimy być przygotowani na to, że będzie chciał złamać wszystkie zasady, jakie tylko w cywilizowanym świecie obowiązują, wszystkie pakty, które zostały podpisane. To wszystko może zostać przez niego wyrzucone do koszy. Polska stała się na skutek tej wojny krajem przyfrontowym. Musimy pamiętać o tym, że mamy w tej chwili 650 km granicy z agresorem. To, co do tej pory stało i było i widzieliśmy w obwodzie kaliningradzkim, jest replikowane na Białorusi. Białoruś też dzisiaj musimy traktować jako część Rosji i z całą pewnością jest już tak nasycona wszystkimi środkami ofensywnymi, że my musimy naprawdę wyciągnąć z tego wnioski. Jesteśmy w sytuacji, w której Putin bez żadnego wahania toczy z nami wojnę psychologiczną. Słyszeliście Państwo wszyscy o tym ataku czy o tym ostrzale elektrowni atomowej na Zaporożu. To nie jest atak na elektrownię atomową, to jest atak na naszą psychikę, to jest atak na nasze mózgi, to jest atak, który ma na celu wywołać nasz strach, nasz lęk, panikę. To, że skoro nie może nas dosięgnąć rakietami, to zdestabilizuje sytuację na tyle, że my w panice będziemy dokonywać wyborów takich, których na co dzień nie dokonalibyśmy. Że będziemy naciskać na naszych rządzących, żeby jak najszybciej być może ulegli mu w tym szaleństwie, żebyśmy się mogli poczuć bezpiecznie. Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać wojny w naszych głowach. Z tą dezinformacją w potężnej skali będziemy mieli do czynienia w najbliższych dniach jeszcze nie raz. Natomiast ja dzisiaj jestem tutaj po to, żeby zaapelować właśnie do premiera Morawieckiego, ale też i do przedstawicieli wszystkich państw NATO, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, o to, żeby jak najszybciej Polska stała się państwem, w którym stacjonują zestawy przeciwrakietowe Patriot. Wiecie wszyscy Państwo o tym, że Polska zamówiła i Patrioty, i Himarsy, i F-35, natomiast wciąż jesteśmy w czasie oczekiwania na dostawę. Dzisiaj Polska musi czuć się bezpiecznie w tej sytuacji, w której się znalazła, a więc należy przedsięwziąć środki, żeby wypełnić tę lukę, która jest pomiędzy tym obecnym stanem naszego uzbrojenia, naszej armii, a tym, co będzie, kiedy ten sprzęt do nas dopłynie. A więc po pierwsze apelujemy, zwracamy się do państw NATO, NATO posiada te środki, o rozlokowanie w Polsce baterii systemu antyrakietowego Patriot, tak żeby nigdy nikomu nie przyszło do głowy wstrzeliwać cokolwiek w polską przestrzeń powietrzną. Po drugie apeluję w tym liście o to, żeby jak najszybciej w Polsce znalazły się systemy rakietowe HIMARS, które mogą i powinny i będą służyły ochronie podejścia do naszej granicy, ale też zdolne będą w razie potrzeby do rażenia celów, które zagrażałyby terytorium Rzeczpospolitej jeszcze przed osiągnięciem jej granic. Po trzecie wreszcie w tym piśmie apeluję do premiera Morawieckiego, żeby zwrócił się do partnerów NATO, ale też bezpośrednio do partnerów NATO, żeby jak najszybciej wzmóc potencjał samolotów bezzałogowych, statków powietrznych bezzałogowych, które operując z polskich lotnisk, nie narażając życia polskich lotników, polskich żołnierzy, będą w stanie razić cele, które zagrażałyby bezpieczeństwu Rzeczpospolitej.
Wydaje się, że to wszystko, o czym tutaj mówię, a więc patrioty, a więc himarsy, a więc zdecydowane zintensyfikowanie obecności statków bezzałogowych, to wszystko jest w bieżącym zasięgu Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nie jest tak, że to trzeba dopiero kupić, to dojedzie. NATO takimi środkami, takimi siłami dysponuje. Apelujemy, żebyśmy my mogli czuć się w czasie tej wojny, którą Putin nam wypowiedział, bezpiecznie, o to, żeby jak najszybciej te środki znalazły się na terytorium Rzeczpospolitej, tak abyśmy mogli nadal robić to, co robimy, czyli wspierać Ukrainę w jej sile, walczyć tak jak możemy, na frontach, które każdy z nas dzisiaj ma do dyspozycji, przyjmując ukraińskich uchodźców, wspierając te zakupy, które są robione na Ukrainę, stając po stronie prawdy w mediach, próbując wspierać, kto może, też ukraińskie wojsko, żebyśmy mogli w spokoju robić to, do czego jesteśmy przekonani, co jest naszym moralnym obowiązkiem, co jest naszym obowiązkiem geopolitycznym, i bronić wolności przed szaleńcem, który postanowił zdetonować cały porządek światowy, który znaliśmy, w którym wyrośliśmy, który miał zapewniać bezpieczeństwo naszym dzieciom. Ta wojna na Ukrainie będzie z nami jeszcze przez najbliższe dni, a prawdopodobnie i tygodnie. Musi wystarczyć nam siły, musi wystarczyć nam zapału i determinacji. Musimy, żebyśmy mogli robić to wszystko, co potrzebujemy zrobić, czuć się w pełni bezpiecznie i wysłać jasny sygnał i do Łukaszenki, i do Putina. Co zrobiliście z Ukrainą, to widzimy. Natomiast i pomożemy Ukrainie, żeby ten faszystowski najazd przetrwała. Ale niech nigdy nawet nie przejdzie przez cień waszej myśli, żeby cokolwiek, jakąkolwiek prowokację wykonywać w stronę Rzeczpospolitej Polskiej, państw bałtyckich, czy jakichkolwiek innych państw regionu. Ten człowiek, który powinien już dawno stać przed haskim trybunałem, rozumie tylko jeden język – siły i strachu. Musimy pokazać mu, że strachu w nas nie ma, ale że mamy dość siły, żeby on ten strach realnie zaczął odczuwać. Treść tego listu zostanie państwu oczywiście udostępniona. On trafi, jak powiedziałem, na ręce premiera Mateusza Morawieckiego, ale też i na ręce przedstawicieli dyplomatycznych państw sąsiadujących z nami, państw regionu, wiodących państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję państwu bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Chciałam pana zapytać, jak pan ocenia w ogóle koordynację pomocy, bo na razie można odnieść takie wrażenie, że głównie zaangażowały się NGOsy, ludzie, tak zwane pospolite ruszenie, i czy na dłuższą metę brak jakiejś spójnej koordynacji może się odbić czkawką? Na początek chciałbym powiedzieć, że mówię z doświadczenia i z obserwacji, nie zza biurka. Byłem na granicy. Widziałem pracę naszych wolontariuszy, którzy na granicy tysiącami pracują w tej chwili, przyjmując uchodźców. Widziałem pracę punktów recepcyjnych, centrów pobytowych. Byłem na Dworcu Zachodnim w Warszawie i rozmawiam też z ludźmi. Widzę, co się dzieje. Ta sytuacja domaga się dramatycznie koordynacji na szczeblu centralnym, rządowym, dlatego że coraz częściej to działanie właśnie pospolitego ruszenia, coraz częściej to działanie w różnych organizacji, z których jedna chce zrobić to, druga tamto, czasami się dublują, czasami się okazuje, że potrzeby są zupełnie, znaczy zasoby są marnowane, bo przyjeżdżasz na miejsce, masz wolontariuszy, okazuje się, że oni tu nie są potrzebni, byliby potrzebni gdzieś indziej, dary zamakają na jakimś magazynie, a mogłyby trafić do ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują. To się domaga natychmiastowej koordynacji. Proszę pamiętać, że to działanie w warunkach polowych, takiego pobudzenia, tego, że wszyscy rzuciliśmy się do pomagania i bardzo dobrze, jesteśmy, naprawdę zdajemy ten egzamin perfekcyjnie, to się wypali. Bądźmy realistami. Ja mam 10 lat doświadczenia w pomocy humanitarnej w różnych rejonach konfliktów. Obywatele na dłuższą metę nie będą w stanie tego dźwignąć sami. Za chwilę, za 2-3 tygodnie zaczną się pytania o tych, których dzisiaj przyjmujemy do naszych domów, bo część z nas po prostu, mimo najszczerszych chęci, nie będzie w stanie poradzić sobie z pomocą im w utrzymaniu. Nie będzie w stanie poradzić sobie często z specjalnymi potrzebami, z którymi oni dzisiaj do nas przyjeżdżają. To dobrze, że rząd już zapowiada, czy zapowiedział, przedstawił projekt ustawy, która zrówna Ukraińców przyjeżdżających do nas z obywatelami Polski w dostępie do świadczeń publicznych. To bardzo dobrze, natomiast to jest za mało. Już dziś musi być projektowany system wsparcia tych obywateli, realnego wsparcia, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy pod swój dach.
System, który będzie nie tylko skuteczny, kiedy myślimy o tych, którzy pomocy potrzebują i będzie naprawdę im pomagał, ale też system, który zabezpieczy przed oszustwami. Bo niestety pojawiają się też takie sytuacje i słyszymy o tym, że ktoś na wojnie po prostu w bezczelny sposób chce zarobić. Wiadomo, jak jest wojna, to jest spekulacja, to są różnego typu też paskudne rzeczy. My nie możemy pozwolić, żeby takie rzeczy miały miejsce. Dzisiaj to wspaniałe polskie, pospolite ruszenie potrzebuje, żeby państwo je zauważyło, żeby wsparło i żeby zorganizowało to, co tylko państwo może zorganizować. My w tej chwili, nasi ludzie podejmują po raz kolejny próby negocjacji w sprawach tego, co dzieje się na dworcach. To jest negocjacja z dziesiątką kolejowych państwowych spółek, które powinny mieć sygnał bardzo jasny idący z góry, jak to wszystko zarządzić. Tu powinno być jasne centrum koordynacji. Ty masz ludzi, ty masz rzeczy, ty masz ciepło, ty masz terapeutów. Od razu wiemy, gdzie cię kierujemy, tak żeby przepalać jak najmniej z tej energii. Musi nam jej wystarczyć na miesiące. Ci ludzie zostaną z nami na miesiące. Nie możemy powiedzieć im, słuchajcie, za 2-3 tygodnie nie jesteśmy już w stanie, nie damy rady, bo oni tu przyjechali z całym dobytkiem, ze swoimi nadziejami, z marzeniami, z dziećmi. My musimy i jesteśmy w stanie udzielić im pomocy nie tylko w krótkookresowej perspektywie, ale też średnio i długookresowej. Ktoś w rządzie powinien już nad tym myśleć. Ostatnio na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego prosiliśmy i uzyskaliśmy zapewnienie od premiera Morawieckiego, żeby wyznaczona została jedna osoba z rządu, z którą będziemy mogli my, jako ugrupowania działające w terenie, ale też NGOsy, kontaktować się w sprawach pilnych, pokazywać rozwiązania. Wiemy, jak coś należy zrobić, bo widzieliśmy to w polu. Jeszcze takiego kontaktu nie otrzymaliśmy, ale liczę, że stanie się to szybko, bo staje się to coraz bardziej palącą potrzebą. Łukasz Perzyna, PNP24.pl. Od rana media rządowe TVP Info z przywołaniem przedstawicieli ABW informują o oszałamiającym sukcesie służb specjalnych, jakim ma być zatrzymanie szpiega legitymującego się w Przemyślu jakoby hiszpańską legitymacją prasową. Okoliczności tego zdarzenia, przynajmniej tak jak ono jest przedstawiane, przypominają nie tyle serial radziecki dawny o Sztirlicu, co opowiadane w Polsce na ten temat dowcipy. W związku z tym chciałem spytać, jak pan ocenia realne przygotowanie służb specjalnych do akcji poważniejszych niż taka akcja medialna? Zwłaszcza, że mieliśmy do czynienia parę dni temu ze zniszczeniem grobów żołnierzy rosyjskich z 1945 roku pochodzących w Katowicach. Nie tylko nie zostali zatrzymani sprawcy, ale służbom specjalnym nic na temat sprawców nie wiadomo. Wiadomo, że natomiast nam, że to jest dawna metoda GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego, wtedy jeszcze radzieckiego, z lat 80-81. Wiadomo, że wtedy nawet działacze Solidarności się wynajmowali do ochotniczego czyszczenia tych grobów, bo GRU to robiło po to, żeby zwykły Rosjanin się w przyszłości nie oburzył, że czołgi pójdą na Polskę, no bo przecież wiadomo, jaki jest stosunek Rosjan do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i trudno im się dziwić, bo 600 tysięcy ich rodaków w naszej ziemi spoczywa. Czy to jest tak, że taka sprawa, że wobec takiej sprawy po prostu służby zdestruowane za czasów Macierewicza są bezradne? Po pierwsze, czy należy łapać rosyjskich szpiegów? Oczywiście, że należy łapać. Należy łapać, należy sądzić, należy robić to wszystko, co się robi ze szpiegami, dlatego że każdy szpieg naraża na szwank i ryzykuje życiem nie swoim, tylko żołnierzy Rzeczpospolitej, funkcjonariuszy Rzeczpospolitej, naszym życiem. To powinno być potępiane i wyłapywane i sądzone w najsurowszy sposób. To po pierwsze. Po drugie, w jakiej kondycji są polskie służby, to wiemy. W jakiej kondycji w czasie, kiedy pojawiała się ta wojna, była polska polityka zagraniczna, to wiemy. Wiemy, jak długo trwał proces tak naprawdę osłabiania zdolności i możliwości państwa. Teraz nagle wszyscy rzucili się do tego, że te zasoby są potrzebne, tylko one są takie, jakie są, bo rozmontowywało się służby, bo zajmowało się taką, a nie inną pozycję przy stole negocjacyjnym, bo się było tu, a nie gdzie indziej w Trójkącie Weimarskim. Chciałoby się powiedzieć mądry Polak po szkodzie,
ale to nie jest coś, co przynosi jakieś specjalne ukojenie czy specjalne pocieszenie. A więc mam nadzieję, że tym razem widząc, czym się kończy majstrowanie przy naszym bezpieczeństwie, zupełnie beztroskie w czasach pokoju, czym się kończy w czasie wojny, że nasi rządzący po jakiś rozum do głowy pójdą. To jest po pierwsze. I ufam w to głęboko, bo to jest w interesie nas wszystkich, że to się może stać. Natomiast trzecia rzecz jest taka, że dzisiaj przede wszystkim zadaniem służb powinno być wydanie totalnej wojny, tej wojnie, którą Putin już w naszym kraju prowadzi, przy pomocy środków dezinformacji. My widzimy to, bo my to widzimy na liczbach codziennie w raportach. Widzieliście Państwo, jaki był pik dzisiaj dotyczący działań dezinformacyjnych rano w polskim internecie, w polskich social mediach po tym ostrzale elektrowni atomowej? Przecież natychmiast całe bandy troli rzuciły się do tego, żeby wypychać Polaków do aptek po płyn Lugola, żeby panikować, żeby siać ferment, żeby ludzie nie poszli dzisiaj do pracy, tylko zdestabilizowali swoim strachem, który ktoś w nich sieje w pracę i życie kraju. To jest dzisiaj zadanie.